nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w miejsce dawnego Kowarskiego Szpitala. 300 tysięcy euro z funduszu FARE pochłonie 57 małych projektów. Tymczasowi opiekunowie nie ustają w poszukiwaniach prawowitego właściciela cennego ptaka zwanego rarogiem. A informację poprowadzi Izabela Buczel. Dzień dobry Państwu. 6 pacjentów przyjęto już do otwartego wczoraj w Kowarach zakładu opiekuńczo-leczniczego. Nowa placówka powstała w miejsce dawnego szpitala przy ulicy Jeleniogórskiej. Kowarski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje pomoc 26 osobom, które nie wymagają leczenia szpitalnego, jednak potrzebują całodobowej opieki. Jesteśmy oddziałem, który jednocześnie zabezpiecza pacjenta w leki, dając jednocześnie dużo pielęgnacji, rehabilitację, umożliwia powrót do normalnego życia, do normalnych warunków. Personel zapewnił, że będzie robił wszystko, aby podopieczni czuli się jak u siebie w domu. Dlatego też wszystkie pomieszczenia zostały przygotowane bardzo starannie, z myślą o tym, aby nie przypominały szpitalnych sal. Tak się czuję, aby u siebie w domu. No i na razie jestem zadowolona, później zobaczymy, jak będzie. Nowa placówka powstała dzięki staraniom Kowarskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jeszcze jednak nie wszystko zostało wyremontowane i wyposażone. Na uruchomienie czeka drugie piętro. Poszukujemy sponsorów. Widziałybyśmy wszelką pomoc, naczynia, pościel, wózki, jakiś sprzęt, który jest nam potrzebny, chodziki, wszystko co potrzebne jest nam do życia codziennego. W sumie w zakładzie będzie mogło przebywać 50 pacjentów, a pobyt każdego z nich w 30% pokryje kasa chorych. 300 tysięcy euro pochłonie 57 pozytywnie zaopiniowanych małych projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszu FARE. Decyzję taką podjęto wczoraj w jeleniogórskiej siedzibie Euroregionu Nysa. Transgraniczność przedsięwzięcia, czyli wpływ na stronę niemiecką i czeską, to główne kryterium, jakim kierowała się komisja oceniająca. Jednak oprócz tego brano pod uwagę budżet, to jak on jest zapisany, czy nie ma tam stawek przekraczających stawki przeciętne, czy ten udział własny jest zapewniony, to też decyduje o ocenie projektu. Także efekt długofalowy, czyli jaki wpływ będzie miało dla gminy, dla organizacji i to przedsięwzięcie. Po raz pierwszy wśród wytypowanych projektów przewagę zdobyły przedsięwzięcia o charakterze długofalowym. Na przykład szkolenia dla dofinansowania praktyk uczniów szkół gastronomicznych czy uczniów szkół rolniczych. Ponadto szkolenia dla bezrobotnych, a także szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw. Konferencje na temat ochrony lasów, konferencje specjalistów zajmujących się problemem przemocy wśród i wobec dzieci. Także tego typu projekty są coraz bardziej widoczne i coraz bardziej preferowane. Jednak nie zabrakło i tych stałych, czyli typowo kulturalnych imprez. Przypominamy, iż jeleniogórskie teatry uliczne od 2 lat dofinansowywane są z funduszu FARE. 300 tysięcy euro w sumie pochłonie 57 pozytywnie zaopiniowanych projektów. Lustro mające ułatwić kierowcom włączenie się do ruchu na skrzyżowaniu ulic Sudeckiej i Piłsudskiego służyło kierowcom od lat. Zbite 2 tygodnie temu do dzisiaj nie zostało wymienione. Wczoraj doszło w tym miejscu do kolizji Fiata 126P z autobusem MZK. Jak nam się udało ustalić, tym razem to nie brak lustra był powodem stłuczki. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ono w tym miejscu nieodzownym elementem ułatwiającym włączenie się do ruchu z podporządkowanej ulicy Piłsudskiego na Sudecką. Wie o tym każdy kierowca. Nie wie niestety jeden z dyrektorów miejskiego zarządu dróg i mostów, jednostki odpowiedzialnej za uzupełnianie wszelkich braków na jeleniogórskich ulicach. Pomimo, że lustra brakuje kierowcom od ponad 2 tygodni, ów dyrektor dowiedział się o jego braku dzisiaj właśnie od nas. Zapewnił przy tym, że zostanie złożone odpowiednie zamówienie, nie potrafił jednak podać choćby przybliżonego terminu powrotu lustra na swoje dawne miejsce, dodając na usprawiedliwienie, że jemu ono nigdy nie było potrzebne, aby na Sudecką w tym miejscu wjechać. Pozostaje nam więc jedynie przestrzec kierowców, apelować o ostrożność i czekać czas nieokreślony na łaskawość Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. W dalszym ciągu nie odnaleziono właściciela raroga, ptaka z rodziny sokołów, który kilka dni temu znaleziony został przez jedną z mieszkanek Siedlęcina. Ten unikatowy drapieżnik najprawdopodobniej wymknął się spod opieki anonimowemu jak do tej pory właścicielowi z Niemiec.
Niestety nie udało nam się porozmawiać z rodziną, która kilka dni temu nieopodal swojego domu znalazła wycieńczonego raroga. Jego tymczasowi opiekunowie twierdzą, że po rozgłosie w mediach, który miał pomóc w odnalezieniu właściciela ptaka, mają teraz same problemy. Codziennie pojawiają się reporterzy, codziennie także nakłaniani, a nawet zastraszani są przez polskich nieuczciwych sokolników, którzy krótko mówiąc usiłują wyłudzić cenne ptaszysko. Cenne, gdyż ten gatunek sokoła występuje tylko w rejonach południowych, środkowej Europy, a jego populacja w warunkach środowiska naturalnego jest znikoma. Rodzina opiekująca się rarogiem w dalszym ciągu nie ustaje więc w poszukiwaniach prawdziwego, najprawdopodobniej niemieckiego właściciela. W sprawę oprócz Związku Łowieckiego, Związku Sokolników zaangażowano nawet ambasadę niemiecką. Danuta Rychlewicz z Dory Dzierżoniów i powrót Marzeny Sadury. To jedyne wzmocnienia drużyny szczypiornistek Jelfy na rozpoczynający się już we wrześniu sezon rozgrywek piłki ręcznej. Ekipę Jelfy w Szklarskiej Porębie odwiedził z kamerą Artur Zakrzewski. Popularne witaminki mają już za sobą tydzień treningu ogólnorozwojowego w Jeleniej Górze i tydzień w Szklarskiej Porębie, gdzie główny nacisk trener Jelfy Zdzisław Wąs położył na przygotowanie kondycyjne. No jakie mogą być przygotowania w górach? Ciężkie są, trenujemy dwa razy dziennie, w górach chodzimy po 7-8 godzin, także lekko na pewno nie jest. Tym bardziej, że przygotowania zaczęłyśmy od połowy lipca i dopiero kończymy 30 sierpnia, także na pewno to nie są wczasy. Co drugi dzień spotykamy się tutaj na siłowni i pracujemy nad siłą, no i po południu codziennie biegamy po 4 do 6 km, robimy wytrzymałość tlenową i pomału zaczynamy przechodzić nad sprawnością specjalną, czyli po siłowni już wychodzimy na stadion, zaczynamy robić elementy obrony, elementy zwodów. W kilkunastoosobowym zespole brakuje chwilowo Inny Silantiejewej, która z powodów osobistych musiała opuścić Szklarską Porębę. Pojawiła się natomiast całkiem nowa twarz. Nazywam się Danuta Rychlewicz, przyjechałam ze Śląska, tam się wychowałam i tam też grałam w pierwszoligowych klubach. W tamtym roku grałam w Dorze Dzierżoniów, no i po tym roku przyszłam właśnie do Jeleniej Góry. Jest to zawodniczka, która potrafi rzucić z drugiej linii, nie wiem jeszcze jak będzie współpracowała z koleżankami. Mamy Gosię Jędrzejczak, najlepszą kołą w Polsce, nie wiem jak ona potrafi z nią współpracować. W Szklarskiej Porębie piłkarki Jelfy pozostaną do najbliższej soboty, a następnie już 6 sierpnia zobaczymy je w Jeleniej Górze w pierwszym meczu kontrolnym z drugoligową drużyną AZS-u Wrocław. Pierwsze natomiast spotkanie mistrzowskie zagrają jeleniogórskie piłkarki z Sośnicą w Gliwicach 11 września. Trzymamy więc kciuki za jeleniogórskie szczypiornistki i życzymy im dużo sukcesów. Wczoraj informowaliśmy Państwa o zaginięciu 23-letniego Romana Kochanowskiego. Na szczęście został odnaleziony i jest właśnie w drodze do domu. Potwierdziła się jedna z zakładanych wersji, iż Roman Kochanowski wsiadł do pociągu i odjechał w nieznanym kierunku. Wczoraj wieczorem w Szczecinie policjanci zainteresowali się spacerującym po torach mężczyzną. Okazał się nim Roman, który najprawdopodobniej przyjechał nad morze pociągiem relacji Jelenia Góra-Szczecin. Wiadomo już, że nic mu się nie stało i wraca do rodzinnego miasta wraz z mamą, która tuż po otrzymaniu informacji o odnalezieniu syna pojechała do Szczecina. Pozostałe może być niechcianym dniem miesiąca. Tak na przykład Telewizja Polsat w wydanym przez siebie kalendarzu nie wzięła pod uwagę 27 lipca, a zatem dwa dni opatrzone zostały datą 26. Rodzi się więc pytanie, czy błąd to w druku, czy też może w Telewizji Polsat pracuje tak dużo kobiet o imieniu Anna i to właśnie specjalnie im postanowiono poświęcić w kalendarzu aż dwa dni. Na te pytania z pewnością odpowiedzi nie znajdziemy. Wiemy natomiast, iż zgodnie z polsatowskim kalendarzem podwójne życzenia dzień po dniu zebrała główna księgowa telewizji Awal, która ma na imię oczywiście Anna. I w głównym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro na 17.15 i 18.35. Do zobaczenia.